Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie opowiem o testerze do zasilaczy komputerowych ATX. Opowiem, jak działa, jak go używać oraz jak przetestować zasilacz komputerowy ATX. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Jeśli chodzi o sam tester, to jak sama nazwa wskazuje, służy on do testowania zasilaczy komputerowych ATX. Jest to takie urządzenie, które właśnie tak wygląda. Ma on złącza, w które należy wpiąć odpowiednie kostki z zasilacza komputerowego ATX i właśnie na tym polega. Korzystanie z niego aby w odpowiednie złącza wpiąć odpowiednie kostki z zasilacza ATX. Mamy tutaj złącze 24 pin Molex. Tutaj złącza od zasilania procesora 4 pin lub 8 pin. Zasilanie kart graficznych 6 pin. I tutaj jest na złącze SATA. Nie wszystkie są tak naprawdę wymagane, ponieważ chodzi o to, aby dostarczyć. Do testera wszystkie linie napięcia zasilania, czyli 3, 3 V, 5 V i 12 V. I wtedy taki, zasil... taki tester zasilacza po prostu mierzy i pokazuje te napięcia. Na tym wyświetlaczu się wszystko pokazuje. Także myślę, że tutaj przejdziemy do właściwego testu przetestujemy sobie zasilacz ATX mam tu taki właśnie przykładowy jakiś przygotowany który posłuży nam właśnie do testu przy takim testowaniu o czym należy pamiętać o zachowaniu Bezpieczeństwa, jeśli mamy zasilacz niewiadomego pochodzenia, nie wiemy tak naprawdę, jak on się może zachować po podłączeniu do niego zasilacza, zasilania z sieci, po prostu kablem sieciowym. Tu mam końcówkę. Także proponuję takie testy jakichś właśnie nieznajomych zasilaczy albo zepsutych, jeśli naprawiamy. Przeprowadzać aby wtyczka sieciowa 230V była wpięta do jakiejś listwy z bezpiecznikiem lub do gniazdka również na jakimś osobnym bezpieczniku lub tam obsługującego kilka gniazdek, aby po prostu no, nie wysadziło korków nam w całym domu, żebyśmy mieli to pod kontrolą w razie zwarcia. Jakie po prostu. Gdzie nie będzie prądu i jaką awarię spowodujemy, jeśli zrobilibyśmy zwarcie w gniazdku. Zanim jeszcze do tego przejdę, najpierw o samych awariach zasilaczy. Jak się może objawiać awaria zasilacza po prostu komputerowego? Może być tak, że zasilacz po prostu będzie już spalony, po prostu po podłączeniu do niego prądu i do komputera po podłączeniu go, czy też do testera po prostu nie da żadnych znaków działania. Po prostu nie będzie nic na wyświetlaczu testera, jak również po włączeniu komputera przez przycisk podpięty, jeśli wszystko jest dobrze, bo budowa podpięta do płyty głównej wiadomo, to taki zasilacz w ogóle się nie. Odezwie, nie da znaku działania. Także to jest jedna z możliwych awarii. Kolejna to, że z zasilacza będą na przykład lecieć iskry, będzie coś strzelać. Może być taka awaria. Czy to już po samym podpięciu do sieci, czy dopiero po włączeniu yy, przez przycisk włączania komputera. To jest może być kolejne zachowanie. Jest ono właśnie dosyć może być niebezpieczne dla mniej doświadczonych serwisantów czy użytkowników. Kolejna awaria zasilacza może objawić się tym, że komputer normalnie się uruchomi, lecz nie będzie prawidłowo działać. Mogą występować resety komputera, zawieszanie się, niestabilna praca. Takie właśnie objawy, i mogą być one właśnie spowodowane awarią i nieprawidłowym działaniem zasilacza. Może być to objawiać się zarówno bez jakiegoś obciążenia, że podczas po prostu nie wiem, już 10 sekund po restarcie, jeszcze zanim będzie pulpit, komputer się nie zdąży uruchomić, tylko właśnie zresetuje. To często właśnie wskazuje na zasilacz lub. Może się to objawiać pod większym obciążeniem zasilacza podczas grania w jakąś grę lub renderowania jakiegoś materiału wideo lub obrazka, grafiki. Także również właśnie może to występować pod obciążeniem lub bez obciążenia. Zasilacz może być zepsuty na różne sposoby. Testem właśnie takiego e, połowicznego nazwijmy to działania zasilacza, czyli że komputer się troszkę uruchamia, ale później są jakieś właśnie problemy, restarty, zawieszenia. To jedynym na to testem jest test pełnego obciążenia e, komputera. Właśnie jeśli to się nie objawia. Zawsze, tylko właśnie yy, przy zwiększonym obciążeniu, ale żeby mieć w pełną, 100% pewności, że zasilacz jest sprawny lub niesprawny, to trzeba przeprowadzić pełny test obciążenia komputera. Nagrałem ostatnio o tym poradnik, także zamieszczę link w opisie. Jak zrobić takie pełne obciążenie komputera, robi się to specjalnym oprogramowaniem i wtedy właśnie jest pełny pobór mocy i jeśli przez 2-3 godzinki takie pełne obciążenie jakby nie spowoduje żadnych niepokojących yy, objawów czyli wyłączania, zresetowania tego komputera tylko będzie on stabilnie działał to znaczy, że z naszym zasilaczem jest wszystko w porządku a jeśli podczas takiego testu pełnego obciążenia mamy restarty Zacięcia i inne, to jeden z podejrzanych może być zasilacz, wtedy należy go po prostu podmienić na inny, który w jakiejś tam pewności lub mamy sprawdzony, że jest w pełni sprawny i ponownie zrobić test obciążenia, jeśli objawy ustąpią. To znaczy, że był to zasilacz. I tutaj, właśnie, już tak mówiąc, co. Od razu powiem, że taki tester zasilaczy nie da nam w pełni przetestować naszego zasilacza. Więc jakby używając tylko jego, nie możemy stwierdzić, czy zasilacz jest w pełni sprawny, czy nie jest w pełni sprawny. Należy przeprowadzić pełny test obciążenia. A to właśnie dlatego, że zdarza się bo właśnie podczas używania testera zasilacz jest testowany bez obciążenia. I zdarza się, że pod testerem ten zasilacz się odpali, a podczas już próby podłączenia do komputera, znaczy próby włączenia, taki zasilacz się nam w ogóle nie odpali komputera. To takich przypadków. To jest norma. Więc to jest tak naprawdę jako dodatek, jako gadżet. Pokażę teraz, jak działa. Podepniemy i zobaczymy, o czym nam on jeszcze może powiedzieć, ale, jak mówiłem, pełnego obrazu sprawności zasilacza sam tester nam nie pokaże. Jako dodatek, jako na przykład, jeśli nam się nie chce wpinać płyty głównej, do płyty głównej w ogóle podpinać zasilacza do komputera. To tak na szybko można właśnie podpiąć wstępnie, sprawdzić pod takim testerem, czy najpierw przejdzie właśnie sam test pod testerem i dopiero potem jeśli prawidłowe będą wartości na testerze, no to później właśnie można podpiąć pod komputer, można obrać taką strategię i dopiero potem sprawdzić pod pełnym obciążeniem. Także teraz podepniemy sobie do testera i zobaczymy jakie wartości on nam tu pokazuje i co, o czym nam to może świadczyć, co może na co, na jakie wskazówki zasilaczu może nam dać Także najpierw podpinam Zasilacz Do prądu Tutaj zmieniamy Na jeden I jakby na, Tylko dostarczyliśmy prąd do zasilacza I nie wiem Jak to Słychać, ale Właśnie słychać Piszczące cewki W zasilaczu Piszczące cewki to jest tak naprawdę problem różnych sprzętów elektronicznych, ale właśnie głównie też zasilaczy, kart graficznych. Takie piszczące cewki występują i są problemem. To jest tak naprawdę taki problem, który występuje, ale nie zawsze producent uznaje gwarancję, jeśli na przykład odeślemy taki sprzęt z uwagi na piszczące cewki wiadomo, no, no to jest dość irytujące tak, no, bo to po prostu drażni dźwiękowo, to nie zawsze świadczy o tym że coś się dzieje złego z tym e, zasilaczem są cewki które będą piszczeć w mniejszym lub większym stopniu zależnie od tam jakości produkcji i może zdarzyć się że to tak będzie piszczeć, ale będzie prawidłowo działać przez kilka lat więc to jest tak bardziej problemem, po prostu irytującym dźwiękiem, który nam po prostu zakłóca spokojną pracę. No jest bardzo irytujący ten dźwięk, nie wiem jak go słychać w kamerze. No ale myślę może, że każdy spotkał się z piszczącymi cewkami. Także tu już pierwszy taki zły znak dla tego zasilacza, że cewki w nim piszczą. Także on już z takim... Na pewno, jeśli byłby nowy pod, na gwarancji, to ja bym go odesłał. No, bo tutaj wiadomo, ta tolerancja, no to to jest takie ciężkie do określenia, i to jest główny problem z tymi piszczącymi cewkami. No, jeden ma, jedna osoba ma lepszy, druga ma gorszy. No, tu piszczą ewidentnie, ale czasami, właśnie producent się może wykucać, że, no, że takie te cewki są, ten model tak ma i troszkę sobie ma popiskiwać i dla niego, on oceni to jako nieirytujące a dla nas będzie to irytujące także to już najlepiej nie świadczy, te piszczące cewki o tym zasilaczu no i już samo to właśnie, że irytuje ciężko by było go używać ale dobrze, mamy podłączony zasilacz, ale jeszcze go odłączę wyłącznikiem, wyłączyłem do, y, dopływ do niego energii i najpierw do tego testera wepniemy sobie wszystkie potrzebne wtyczki także 24 pin ze złącza ATX jest podpięte podepniemy moleksa i podepniemy zasilanie od procesora cztery pin i to tak naprawdę na dobrą sprawę Wystarczy, ponieważ mamy wszystkie napięcia dostępne w zasilaczu, więc tester będzie mógł szczytać napięcie z tych poszczególnych linii. Także teraz włączam zasilanie. I jak widzimy tester nam się uruchomił i uruchomił nam się też również oczywiście sam zasilacz. Co jeśli chcielibyśmy uruchomić sam zasilacz bez obudowy? No to trzeba by zrobić dworkę tutaj na odpowiednich pinach 24 ze skostki 24 pin żeby taki zasilacz uruchomić a tester sobie ten zasilacz sam uruchamia ponieważ mierzy on każdy każde napięcie napięcie na każdej z linii słabo to widać dosyć ale widać także jak widzimy pika nam i to przykuwa naszą uwagę miga Haha. Haha oznacza, że na tej linii, na której by właśnie te literki migały, to znaczy, że jest na takiej linii za duże napięcie. A linie mamy minus 12V, plus 12V 2, 5 VSB, parametr PG, czyli Power Good jest on w wartościach. W milisekundach i oznacza, jak długo zasilaczowi schodzi do pełnej sprawności, gotowości. Ta wartość powinna, według instrukcji, wahać się PG od 100 do 500 milisekund. Wtedy to świadczy, że taki zasilacz jest sprawny i w dobrej kondycji. Plus 5V, następnie mamy plus 12. Pierwsza linia i plus 3,3V. Także jak widzimy, ten konkretny zasilacz ma lekkie odchyłki na liniach minus 12, 12, 5V, 12V1. 3,3 jest idealnie. Ale te odchyłki są w porządku. Występuje za to problem zbyt dużego napięcia na linii 5 VSB, co oznaczają właśnie te literki HH. Mogą też występować, znaczy, jeśli napięcie byłoby zbyt niskie, byłyby literki LL i one by migały. To by świadczyło, że na danej linii napięcie jest. Zbyt niskie względem jej specyfikacji. Także taki oto obraz możemy dowiedzieć się używając testera zasilaczy i testując właśnie zasilacz komputerowy ATX. W tym wypadku, że na linii 5V SB. Jest napięcie zbyt duże. Nie powinno tak być nawet bez obciążenia, tak jak testuje tester. Także taki zasilacz nie jest już w pełni sprawny i może być w przyszłości przyczyną, np. uszkodzenia komputera, któregoś z komponentu, jeśli używalibyśmy go w komputerze lub też w najlepszym przypadku to, że spali się on po prostu sam i nie pociągnie za sobą nic, tylko sam on ulegnie uszkodzeniu. To był najlepszy scenariusz, ale w trakcie awarii zasilaczy bywa różnie, są do tego różne certyfikaty. Lepsze zasilacze są lepiej zabezpieczone, po prostu również pod tym względem mają bezpieczniki. Które właśnie w przypadku awarii takiego zasilacza stają, Starają się mają za zadanie żeby To Przepięcie Nie poszło właśnie dalej na komponenty i nie uszkodziło nam Jakiegoś podzespołu O tym wspominałem również W, w poprzednich moich niektórych nagraniach Nie polecam Absolutnie oszczędzać na zasilaczu a wręcz przeciwnie Zasada jest, że jeśli już naprawdę musimy, chcemy zaoszczędzić, to zaoszczędzajmy na wszystkich innych komponentach, tylko nie na zasilaczu. Na zasilaczu nie oszczędzajmy nigdy, ponieważ jest tak naprawdę paliwem dla naszego całego komputera. A paliwo zawsze starajmy się, żeby było najlepsze. Wtedy pojeździmy najdłużej. Także to już by było tak naprawdę na tyle w tym filmie. Chciałem Wam właśnie pokazać, jak działa taki tester zasilaczy. Oraz to, że nie możemy tylko nim przetestować w pełni zasilacza, ponieważ test odbywa się bez obciążenia i pomimo to, że zasilacz nam się odpali pod testerem, to już po podłączeniu do komputera taki zasilacz może w ogóle nie działać, lub działać nieprawidłowo. Także jest to taki dodatkowy, wspomagający gadżet. Jeśli poradnik, wideo było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy używałeś kiedyś testera zasilaczy. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.